Po raz kolejny okazuje się, że sieć składająca się z 5 G, 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 będzie prawdziwą ewolucją na miarę naszych czasów. Niedawno portugalska firma Vodafone i portugalski publiczny nadawca TVI wspólnie postanowili wykorzystać ową sieć 5G do pierwszej nadawanej na żywo transmisji holograficznej. Sama transmisja polegała na tym, że w zamkniętym studiu jeden z prowadzących po prostu był nagrywany z każdego punktu, prawda? Jego ciało było w 360 stopniach nagrywane i pojawił się on na scenie. Jak właśnie widzicie na pokazanym filmie, jakość owej transmisji to HD w 60 klatkach, jednak w przyszłości będą możliwe transmisje w 4K lub nawet 6K w 120 klatkach. Opóźnienie takiego renderingu właśnie tego pana, który był tutaj właśnie pokazany na holografii, wynosi jedynie 10 milisekund. 10 milisekund, co oznacza to, że mogli prowadzić za żywą dyskusję, bez żadnego problemu. To jest po prostu niesamowite i nie mieści się w mojej głowie. Za kilka lat taki telewizor jak, czy taka gra planszowa jak w Gwiezdnych Wojnach na statku Sokole Millennium może stać się faktem i to będzie niesamowite. I wow, jestem pod wrażeniem. Świat idzie cały czas do przodu. A co wy o tym sądzicie? Pa, pa.